Witajcie na początku serii naszych wspólnych spotkań internetowych w ramach Bibliowersytetu, które będą koncentrowały się na tematyce bytów duchowych w Biblii. Ja nazywam się Paweł Lupa i biblistyka stanowi dużą część mojego życia, a konkretnie przyglądanie się tekstom biblijnym w świetle starożytnego świata, w których powstawały. I patrzenie z tej perspektywy pozwala czasami odkryć znaczenie albo głębie znaczenia. Danego tekstu biblijnego, które nam, tak naturalnie, jako współczesnym czytelnikom, gdzieś tam po prostu umyka. I z tego powodu chciałbym zaprosić Was do rozważenia właśnie tej tematyki bytów duchowych w Biblii, ale nie z perspektywy naszych współczesnych, ukształtowanych przez dwa tysiące lat kategorii i wyobrażeń na ich temat, ale właśnie w świetle starożytnego biblijnego świata. Ponieważ myślę, że przez te nasze współczesne wyobrażenia, które mamy na temat właśnie tych bytów duchowych, umyka nam wiele ciekawych i ważnych spraw, o których mówi Pismo Święte. Zanim jednak zajmiemy się tymi wszystkimi bytami duchowymi, wszystkimi tymi niesamowitymi rzeczami, które na ich temat mówi Biblia, myślę, że przyda nam się na początek pewnego rodzaju wprowadzenia. Więc konkretnie o bytach duchowych porozmawiamy sobie już od następnego naszego spotkania. Ale to nie znaczy, że ten dzisiejszy temat, na którym chciałbym, żebyśmy się pochylili, jest nieważny albo niezwiązany z serią o bytach duchowych, ponieważ jest związany z naszą serią. Jest tak dlatego, że zajmiemy się dzisiaj hermeneutyką. Hermeneutyką, czyli po prostu zasadami interpretacji Biblii, a konkretnie porozmawiamy dzisiaj o kontekście. Każdy z nas, kto przynajmniej raz w życiu podjął się trudu czytania Biblii, natrafił na pewno i to na nie jeden, Tekst, którego albo w całości, albo którego elementów nie był w stanie zrozumieć, nawet pomimo wielokrotnej lektury tego tekstu. I oczywiście nie mogę mówić za 100% przypadków, ale w olbrzymiej większości niezrozumienie tekstu wynika po prostu z nieznajomości kontekstu. Gdybyśmy znali kontekst, tekst byłby dla nas zrozumiały. Czym więc jest kontekst? Kontekst jest to taki zespół odniesień koniecznych do zrozumienia danego tekstu. Albo pozwalający dany tekst zrozumieć lepiej. I ten kontekst, czyli właśnie zespół odniesień, jest tym, co dyktuje, jak należy dany tekst rozumieć. I kontekstów ogólnie jest, można wyróżnić wiele, bo jest ich wiele, ale jak weźmiemy jakiś fragment tekstu biblijnego, no to najczęściej wyróżnia się takie trzy. Że jest kontekst okolicznych tekstów, w połączeniu, z którymi występuje dany tekst, jest kontekst całej księgi, której dany tekst jest częścią. No i oczywiście jest kontekst całego Pisma Świętego. I te konteksty są bardzo ważne i trzeba koniecznie brać je pod uwagę podczas interpretacji każdego fragmentu Biblii, ale po zastosowaniu tych kontekstów wciąż nie będziemy w stanie zrozumieć jakichś poszczególnych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że istnieją także inne, ani trochę niemniej ważne konteksty, o których czasami się zapomina, albo co gorsza, celowo ignoruje. Na przykład możemy mówić o kontekście kulturowym, historycznym czy geograficznym, czyli o tym, jak dany tekst byłby rozumiany w czasie, kulturze i miejscu, w których został napisany. Możemy mówić o kontekście religijnym, czyli jak dany tekst byłby rozumiany w świetle dyskusji religijnej tamtego okresu, na tle jakiego światopoglądu. Ten tekst byłby słyszany przez jego oryginalnych adresatów, tak, czytelników. No, czy wreszcie na przykład kontekst literacki, czyli na przykład to, jak forma danego tekstu, na przykład gatunek literacki, w którym tekst został napisany, wpływa na to, jak ten tekst należy rozumieć. I o kontekście mówi się dużo, gdy mówi się o interpretacji Biblii, i mimo wszystko wydaje mi się, że mówi się często, ale mając na myśli te pierwsze trzy przypadki, które wymieniłem. Czyli kontekst fragmentu, księgi i całości Pisma Świętego. Ale kiedy mowa o pozostałych kontekstach, kulturowym, religijnym, literackim, które są równie ważne, u niektórych ludzi rodzi to pytania. Dlaczego? Ponieważ uwzględnienie tych starożytnych kontekstów wymaga, w wymaga żeby w interpretacji Biblii uwzględnić coś spoza niej samej. I wzięcie tego pod uwagę dla niektórych jest tożsame z podważeniem autorytetu Pisma Świętego. No, jednak ci, którzy tak twierdzą, chociaż brzmi to bardzo pobożnie, chyba nie do końca zdają sobie sprawę z konsekwencji tego, co mówią, z kilku powodów. No, nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem, że teksty biblijne były pisane przez kogoś do kogoś w konkretnym miejscu, czasie i celu. Oczywiście, jako chrześcijanie wierzymy, że stało się tak nie z przypadku, ale z Bożego wyboru. No, ale nie zmienia to faktu, że oznacza to, że teksty te są przynajmniej częściowo związane ze starożytnym światem i ich kontekst, czyli ten zespół odniesień zrozumiały dla ludzi w tamtym czasie, często jest niezrozumiały dla nas dzisiaj. Jest to dość istotne, ponieważ czasem ten pozabiblijny kontekst, ten zespół odniesień jest konieczny dla zrozumienia jakiegoś fragmentu tekstu. Dobrym przykładem, który pozwoli nam to zobrazować, jest list do kościoła w Laodycei z księgi objawienia Świętego Jana, czyli szerzej znanej jako Apokalipsa Świętego Jana, z trzeciego rozdziału, 15-16 werset, gdzie pan Jezus mówi takie słowa: Wiem o Twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, niegorący i niezimny, wyplujecie z moich ust. Ten tekst czasami budzi pewne wątpliwości co do jego znaczenia. Ponieważ jak najczęściej ten tekst się wyjaśnia. No, Że gorący, znaczy taki, wiecie, rozpalony dla Boga. E, zimny, znaczy taki, który się tym Panem Bogiem w ogóle nie przejmuje i żyje sobie bez Niego. Natomiast letni to taki, który no, jest gdzieś po środku, no, wierzy sobie w tego Pana Boga, no, ale nie jest wystarczająco gorący, no, ale też całkiem zimny nie jest. E, I według tej interpretacji no, Pan Jezus mówi tutaj, że jeśli masz nie być całkowicie gorący dla Boga, jeśli zaczynasz stygnąć, to jeśli nie będziesz całkowicie gorący. Jeśli nie wrócisz do tej gorącości, no to lepiej, żebyś już był całkiem zimny. Bylebyś nie był letni. Oczywiście rodzi to pytanie, czemu czytamy, że Pan Jezus wypluje tego letniego, no a zimnego już nie. Co więcej, takie wyjaśnienie może okazać się dla kogoś dość niebezpieczne, jeśli chodzi o jego życie duchowe. Bo wiecie, jeśli u kogoś rodzi to taką motywację do tego, żeby dbać o to, żeby być cały czas gorącym i nie stawać się letnim, no to w życiu takiego człowieka nic się złego z tego powodu prawdopodobnie nie wydarzy. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś faktycznie żyje z Panem Bogiem. Jezus Chrystus jest Panem jego życia, no ale jednocześnie ten człowiek z czymś się zmaga, na przykład z jakimś grzechem, i czuje przez to, że nie jest tak gorący dla Boga, jak powinien, no i czuje się zwyczajnie letni. I przychodzi do niego nagle inny chrześcijanin i stwierdza, że Pan Jezus mówi, że jeśli ten człowiek ma być taki letni, no to lepiej, żeby już był całkiem zimny. Jak myślicie, jakie owoce w życiu tego człowieka urodzi taka interpretacja tego tekstu? Że jeśli on ma być letni, a on się czuje letni, no to lepiej jak już by sobie w ogóle darował tego pana Boga. No, myślę, że możemy sobie wyobrazić, że mogłoby to być dla kogoś dość destrukcyjne. Ale jak należy ten tekst rozumieć? No jeśli znamy starożytny, pozabiblijny kontekst, no to doskonale wiemy jak. Bo wiemy na przykład, że woda w Laodycei była pełna osadów. Co sprawiało, co sprawiało, że nie chciano z tej wody korzystać, co pozostawiało miasto w zasadzie bez własnego źródła wody. Z tego powodu wodę do miasta trzeba było sprowadzać akweduktami. I w okolicach Laodycei były na przykład gorące źródła Hierapolis, które uważano za korzystne dla zdrowia, natomiast w też leżących nie tak daleko kolosach zimna woda pochodziła z gór. I zarówno gorąca, jak i zimna woda były użyteczne. Także w kontekście spożywania wody wiemy o tym, że korzystano zarówno z gorących, jak i zimnych napojów. Natomiast ta woda, która docierała do Laodycei płynąc akweduktami, stawała się zwyczajnie letnia. I taka woda nie nadaje się do picia, a jedynie do wyplucia. Więc zarówno gorący, jak i zimny oznacza tutaj po prostu użyteczny i przyjemny. Natomiast letni oznacza nieużyteczny i nieprzyjemny, nadający się do wyplucia. Więc nie czytamy tutaj o trzech kategoriach, gorący, letni i zimny, ale o dwóch. Zimny i gorący oznaczają tutaj to samo. Bycie użytecznym dla Boga. Letniość oznacza bycie nieużytecznym. Czyli tekst mówi po prostu, bądź gorący albo zimny, bądź w jakikolwiek sposób użyteczny dla Pana, bo jak będziesz letni, czyli nieużyteczny, wypluje Cię ze swoich ust. To dlatego właśnie Pan Jezus, czytamy, że wypluje letniego, no a tego zimnego, już nie. I teraz ten tekst jest dla nas jasny, ale, uwaga, do jego zrozumienia konieczny jest ten starożytny, pozabiblijny kontekst. Więc mamy tutaj przypadek, gdzie bez znajomości czegoś spoza samej Biblii nie zrozumiemy tego tekstu. A zauważcie proszę, że, i możecie to sprawdzić w trzecim rozdziale Księgi Objawienia, że ja nie dodaję tutaj notki, uwaga, czytelniku, od tego momentu, żebyś zrozumiał ten fragment, potrzebny będzie ci kontekst geograficzny i tam kulturowy, który musisz uwzględnić przy interpretacji tego tekstu. Jan nie pisze czegoś takiego, ponieważ zarówno dla niego, jak i dla jego czytelników jest to oczywiste. Problem w tym, że dla wielu chrześcijan dzisiaj, także czasem dla ludzi, którzy uczą innych jak rozumieć Biblię, wcale to oczywiste nie jest. Ale to jeszcze nie koniec znaczenia naszych starożytnych kontekstów. Ponieważ gdyby nie te konteksty, to nikt z nas na przykład nie byłby w stanie dzisiaj czytać Biblii po polsku. Dlaczego? No, żeby przetłumaczyć Biblię z greckiego czy z hebrajskiego, to konieczna jest znajomość tego języka. A język poznaje się, odkrywając jak funkcjonował w danym czasie i kulturze nie tylko w tekstach Pisma Świętego, ale także jak był używany poza Pismem Świętym. Tak więc użycie języków biblijnych poza Biblią jest uwzględniane. Procesie powstawania przekładów. Ponieważ nawet jeśli sam tłumacz nie jest świadom tych kontekstów, nie zwraca uwagi na starożytny kontekst, kiedy tłumaczy tekst biblijny, to korzysta on z leksykonów, żeby móc poznać znaczenie słów, a w tworzeniu leksykonów uwzględnia się już użycie słów poza Biblią, w tamtej kulturze. Więc nawet jeśli sam tłumacz nie bierze tego kontekstu pod uwagę, no to korzysta z leksykonu, który brał te konteksty pod uwagę. Tak więc po prostu czytając polski przekład Biblii. Już pośrednio korzystamy z pozabiblijnego, starożytnego kontekstu językowego. I przecież wszyscy się zgodzimy, że nie ma nic bezbożnego w czytaniu polskich przekładów Biblii. Więc znowu widzimy, jak te konteksty są nam potrzebne i że nie ma w nich nic podważającego autorytet Pisma Świętego, pomimo że elementy ich pochodzą spoza Biblii. Ale to jeszcze nie koniec ich zastosowania. Bo ktoś mógłby teraz pomyśleć, no dobra. Skoro już tłumaczę, albo chociaż jeśli nie tłumaczę, to, to ci autorzy leksykonów wzięli pod uwagę te starożytne konteksty, no to teraz może ja już nie muszę i mogę sobie zostać po prostu w moim studiowaniu czy, czy szukaniu znaczenia tekstu tylko na tych pierwszych trzech kontekstach: w kontekście fragmentu, księgi i całości pisma. No niestety, dam wam jeszcze jeden przykład. Gdy w Biblii pada hebrajskie słowo, Ebed, to żeby przełożyć je na polski, tłumacze no albo ci autorzy leksykonów muszą je zrozumieć. I po przestudiowaniu użycia tego słowa w, w, i kultury tamtego okresu z reguły przekłada się je jako niewolnik. I teraz bierzemy taki polski przekład do ręki i czytamy słowo niewolnik i co ono oznacza? No, przez historię niewolnictwa czarnoskórych w Ameryce my jako ludzie XXI wieku mamy takie bardzo określone rozumienie, co to znaczy, że ktoś jest niewolnikiem. I czytając słowo niewolnik, zakładamy, najczęściej bez żadnego zastanowienia się, zwyczajnie czytając, no, że właśnie to oznacza to słowo. No bo czemu w ogóle miałoby znaczyć coś innego? I chociaż to słowo przełożone jest oczywiście właściwie, to kiedy poznamy kulturę tamtego okresu, to zobaczymy, że niewolnictwo nie oznaczało wtedy tego, co oznacza dla nas dzisiaj. I oczywiście temat jest bardzo szeroki i elementy pewnych form niewolnictwa na starożytnym Bliskim Wschodzie. Pokrywają się z pewnymi elementami niewolnictwa znanego nam z historii nowożytnej, to mimo wszystko niewolnictwo w tamtym czasie przyjmowało najróżniejsze formy. Także takie, że ktoś mógłby chcieć sprzedać siebie samego i swoją rodzinę w niewolę, albo mógłby nie chcieć być, e, przestać być niewolnikiem, tylko żeby tym niewolnikiem wciąż pozostawać. Co nam, znając niewolnictwo takie, jakie my znamy, no wydaje się wręcz niedorzeczne. No, działa się tak y, na przykład dlatego, że jeśli właściciel ziemski jakiś nie miał prawowitego y, potomka, no to mógł dziedzicem uczynić swojego niewolnika. W ten sposób zyskiwał właśnie jakiegoś dziedzica oraz opiekę na starość. Natomiast ten, który sprzedawał mu się w niewolę, kiedy już ten właściciel umarł, no to zyskiwał na przykład ziemię i majątek, których wcześniej nie posiadał. I gdy my czytamy słowo niewolnik, no to nie to przez to słowo rozumiemy. Co w takim razie dzieje się podczas naszej takiej zwykłej lektury polskiego przekładu yy, tekstu biblijnego. No po prostu czytając Biblię, ignorując ten starożytny pozabiblijny kontekst, dokładamy coś do tekstu. Dokładamy tam coś, czego tam nie ma. Zupełnie nieświadomie wprowadzamy do starożytnego tekstu nasze współczesne, xxi wieczne rozumienie. Dodajemy coś. Do jakiego wniosku nas to prowadzi? No że w wielu miejscach jeśli nie uwzględnimy oryginalnego, starożytnego kontekstu pisma świętego i ludzi, do których autorzy biblijni pisali, to co się stanie? Nie uwzględnimy żadnego kontekstu? No nie. Uwzględnimy swój, XXI wieczny, obcy Biblii, kontekst, dodając coś do tekstu. Jest tak dlatego, że niemożliwe jest zrozumienie jakiegokolwiek tekstu bez zespołu odniesień, czyli bez kontekstu. Takiego wyboru jako ludzie nie mamy. Po prostu tak jest. Tak funkcjonujemy, tak zostaliśmy stworzeni. Wybór, jaki mamy, to albo uwzględnić odniesienia autorów biblijnych w ich starożytnym świecie, czyli po prostu oryginalny kontekst, albo uwzględnimy jakiś obcy Biblii kontekst, to no na przykład swoje XXI wieczne odniesienia, które są zupełnie obce tekstowi Biblii. Nie ma trzeciej opcji. I co bardzo ciekawe, ludzie, którzy negują czasami potrzebę uwzględnienia w interpretacji Biblii starożytnego kontekstu, Motywują to najczęściej chęcią nie dodawania niczego do Pisma Świętego. Znowu, brzmi to bardzo pobożnie, ale jaka jest rzeczywistość? Takim podejściem tak naprawdę yy, sami skazują siebie i swoich słuchaczy na dokładnie to, przed czym próbują ich uchronić: na dodawanie do Biblii rzeczy, których tam nie ma, na zmienianie, dostosowywanie znaczenia tekstu do naszych 21-wiecznych wyobrażeń o świecie. Więc paradoksalnie, uwzględnienie pozabiblijnego kontekstu starożytnego świata jest jednym z narzędzi, które pomoże nam uchronić się przed dodawaniem do Biblii tego, czego tam nie ma. I pomoże nam lepiej rozumieć, co autorzy biblijni chcieli przekazać ludziom, do których pisali 2000 i więcej lat temu. Bo gdy przestaniemy widzieć w tekście to, co chcemy tam widzieć jako ludzie XXI wieku, no to pojawia się szansa, że może naprawdę zobaczymy to, co tam rzeczywiście jest. I oczywiście ten kontekst starożytny może stać się przedmiotem nadużyć, dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy umieli rozróżnić, czy dany element starożytnego świata, on faktycznie jest elementem yy, kontekstu pisma świętego, pomocnym przy jego interpretacji. To, że coś jest starożytne, nie znaczy jeszcze, że będzie użyteczne. Trzeba to jeszcze wykazać trzeba wykazać ten związek z tekstem. Niemniej jednak chcę podkreślić tą bardzo ważną myśl, że żeby dodawać coś do Biblii wystarczy zrobić nic. Twój i mój oczywiście XXI-wieczny kontekst, pozabiblijny kontekst, czeka w Twojej głowie, żeby wyjaśnić Ci szereg rzeczy w sposób, w jaki autor biblijny albo ludzie, do których pisał, nigdy by nawet nie pomyśleli. I nawet nie zauważysz, że to się stało. Więc nie trzeba żadnego wysiłku, żeby dołożyć coś do Biblii. Wystarczy Biblię po prostu czytać i mamy gwarancję, że coś dodamy. Wysiłku wymaga niedokładanie, uczenie się i poznawanie oryginalnego kontekstu słowa Bożego, bo wymaga wysiłku, żeby odłożyć na bok moją, wydającą mi się oczywistą XXI wieczną definicję niewolnictwa, potem nauczyć się, jak niewolnictwo rozumiano wtedy i pamiętać o tym podczas lektury tekstu biblijnego. To jest wysiłek i praca. I potrzebujemy do tego znajomości starożytnego świata. A co za tym idzie, i to jest nasz ostatni punkt dzisiaj, potrzebujemy też pomocy ludzi, którzy poświęcają się właśnie studiowaniu Biblii i tego świata, w którym powstawała. No i to też dla niektórych może rodzić pewne problemy, ponieważ na dyskusję o kontekście i jego znaczeniu pada czasem takie stwierdzenie: no zaraz, ale to nie wystarczy, żeby Duch Święty wprowadził nas we wszelką prawdę. Po co te studia? Po co te ludzkie prace. Czy to nie jest tak, że gdybyśmy się tak naprawdę pomodlili o zrozumienie, to tak naprawdę wszystko w tekście zrozumielibyśmy? No, podstawowy problem jest taki, że o zrozumienie rodzi się, modli się naprawdę wielu chrześcijan i dopóki nie chcemy twierdzić, że tylko my i ci, którzy z nami się zgadzają, mamy Ducha Świętego, no to musimy uznać, że Bóg wymaga jednak od nas czegoś więcej przy studiowaniu Biblii niż tylko samej modlitwy. Natomiast kiedyś usłyszałem taką e, historię, że po jednym z wykładów do wykładowcy podeszła kobieta, która słuchała tego wykładu, on dotyczył Biblii i powiedziała: No, mówi pan tak o tym kontekście, o tej starożytności, o tym studiowaniu Biblii w jej oryginalnym kontekście, ale ja wcale tego nie potrzebuję. Ja po prostu wyciągam tekst, czytam go, modlę się i Bóg Duch Święty zawsze daje mi zrozumienie. I ten wykładowca tak słucha tej kobiety, patrzy na nią i mówi: A to świetnie się, świetnie się zgadza. Pomoże mi pani teraz, bo mam taki jeden tekst, z którym zmagam się już od bardzo długiego czasu, nie potrafię zrozumieć tutaj pewnych rzeczy. To się przeczyta tutaj pani, pomodli się i mi go pani wyjaśni. No i otwarł Biblię, podał jej, podał jej i ta kobieta bierze ten tekst i tak patrzy, patrzy i mówi: Ale ja nie znam Greki. Nie ma problemu, odpowiedział wykładowca. Duch święty zna. Więc e, brzmi to trochę niepoważnie, kiedy mówimy, że nie potrzebujemy starożytnego kontekstu, że nie potrzebujemy pracy innych ludzi, żeby lepiej poznawać Słowo Boże, po czym w domu czytamy przekłady, które już są pracą ludzi opartą przynajmniej w jakimś stopniu o te wszystkie starożytne, pozabiblijne konteksty, których potrzebę uwzględnienia próbujemy zanegować. Co więcej, musimy też pamiętać, korzystając z przekładu, że przekłady zawierają decyzje interpretacyjne. One zawierają czyjąś teologię. I to nic złego, bo to jest po prostu nieuniknione. Tłumacz często musi wybrać jakąś opcję tłumaczenia tekstu, których czasem dostępnych ma kilka, no i musi się czymś w tym wyborze kierować. No ale musimy pamiętać o tym, że po pierwsze, nigdy nie mamy gwarancji, że tłumacz faktycznie wykonał w każdym jednym miejscu przekładu prace zapoznania się ze starożytnym kontekstem, a może po prostu wziął leksykon i wybrał to tłumaczenie, które najbardziej mu odpowiadało, tłumaczenie danego słowa i je zawarł w swoim przekładzie. Dlatego musimy być krytyczni też wobec tego i musimy porównywać przekłady ze sobą i na ile możemy no to sięgać do oryginalnego tekstu i oryginalnego kontekstu. A jeśli nasza znajomość języków nam na to nie pozwala, no to chociaż do materiałów, które właśnie odnoszą się do oryginalnego tekstu i starożytnego Świata. Więc to, chociaż nie było jeszcze o bytach duchowych, ale wierzcie mi, że, że przyda nam się, ponieważ będzie obrazowało nasze podejście podczas serii naszych spotkań. Będziemy uważnie czytać tekst Biblijny, biorąc pod uwagę oryginalny język, starożytny kontekst autorów biblijnych, czy też na przykład kontekst literacki. I nawiązując do tej historii z wykładowcą i panią, która nie znała greki, nie zrobimy tego po to, żeby ignorować Ducha Świętego, ale po to, żeby pozwolić prowadzić mu się bardziej i bardziej poza nasze XXI-wieczne rozumienie, które wnosimy ze sobą, czytając Biblię, właśnie do oryginalnego znaczenia Pisma Świętego. Więc podsumowując, starożytny kontekst, ten pozabiblijny jest nam niesamowicie potrzebny. I tutaj, podczas bibliowersytetu, ale także podczas naszej osobistej lektury Pisma Świętego. I w korzystaniu z niego nie ma nic bezbożnego ani podważającego autorytet pisma, tak jak nie ma nic bezbożnego i podważającego autorytet pisma w poleganiu na pracy tłumaczy Biblii. I pamiętajmy, że ten kontekst starożytny. On nie jest nam potrzebny tylko tam, gdzie żadnym innym sposobem nie jesteśmy w stanie zrozumieć tekstu. Jak takie zakurzone narzędzie, które wyciągamy z szafy tylko i wyłącznie w ostateczności, jak już żadna inna rzecz nie działa. Bo ten kontekst starożytny należy konsultować możliwie najczęściej. Jak widzieliśmy na przykładzie niewolnictwa, no, czytamy o tym niewolnictwie i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że potrzebujemy tu kontekstu, no bo wydaje nam się, że doskonale rozumiemy o jakim niewolnictwie mowa. Chociaż w rzeczywistości właśnie dodajemy do tekstu znaczenie, którego ten tekst nigdy nie miał. Więc kontekst starożytny jest kluczowy i będzie kluczowy podczas naszych spotkań, bo już w następnym spotkaniu zobaczymy przykład właśnie takiego przypadku, gdzie czytając wydaje nam się, że wszystko jest jasne i nie potrzebujemy żadnego starożytnego kontekstu, przez co wnosimy do Biblii 21-wieczne obce jej rozumienie, które nam wydaje się. Oczywiste. I chciałbym, żebyśmy następnym razem zobaczyli, jak bardzo dużo dodajemy do jednego, tylko jednego, ale za to bardzo istotnego w Biblii słowa, i jak bardzo zmienia to nasze postrzeganie tego, co Biblia do nas mówi. I uwaga, chodzi o słowo Bóg. Więc jeśli ktoś jest zaciekawiony tym, jak bardzo nasze XXI wieczne rozumienie może zmienić nasze rozumienie biblijnego słowa Bóg. Czyli Elohim, to zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia.